Co nam zostało dzisiaj po raju? Tylko wspomnienie kruche i blade, które jak listek z dzieciństwa łąki drżący w pamięci zielniku kłady. 15 października czechowicka edycja Festiwalu Poezji Słowiańskiej przeniosła się do Bielska-Białej. Odbyła się tutaj sesja literacka w Książnicy Beskidzkiej, a wieczorem spotkanie z poetami w Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz. Wcześniej jednak od rana poeci, którzy na festiwal przyjechali nie tylko z całej Polski, ale także z Ukrainy, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i Włoch, odwiedzali szkoły w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej. Запалюється перша дальня зірка, і тонеш у лілових тонах доки з надморя. Наша молодіж pisze wiersze, tworzy wiersze, interesuje się poezją, również tą współczesną i kontakt bezpośredni z żyjącymi poetami i poetkami jest czymś nie do zastąpienia. Widzę, że oni sami szukają takich okazji, w związku z tym wcale nie trzeba im reklamować tego festiwalu, jak oni słyszą, że po raz kolejny będziemy gościli poetów i poetki, to już się uśmiechają. Nawet cień się żarzy i parzy. Szczególny charakter miała wizyta w Bielskim Liceum Plastycznym, gdzie swoją poezję czytały także uczennice tej szkoły. Nie rozumiem starszych ludzi. Swojej młodości zapomniawszy, ograniczają młodzież i dzieci, kreując się na dyktatorów kwiatu. Mętne wody. Znowu skacze do mętnych wód. Na główkę, na bombę, śrubą i hipotetycznym Auerbachem. I tutaj mogę się uzewnętrznić i w poezji mogę się uzewnętrznić tylko w jednym sposobie, czyli w malowaniu obrazów robię to troszeczkę inaczej niż w poezji, bo nie wszystko da się namalować, słowa jednak muszą być. Obrazem nie da się, nie potrafię wszystkiego obrazem opowiedzieć tak jak słowami. Jeszcze. Może kiedyś dojdę do takiego momentu. Zablokowany numer. Dzwoni już od rana, w słuchawce pani zawsze ta sama. Reklamuje jakiś bestseller. Jednak jestem pewna, że to Feller. Podziękuję za ten seller. Ja uważam, że poezja jest formą wyrażania siebie, tak samo jak sztuka, którą tworzymy na każdej płaszczyźnie. Wyrażamy siebie. To przez nasz wygląd, to przez co tworzymy, to przez co piszemy. To jest po prostu sposób na pokazanie tego, kim jesteśmy i sądzę, że warto to robić. To powody, przez które topię się w bezradności. Kiedyś chodziłam na szkółkę powadzką. Mam swój słoneczny patrol, codziennie zachmurzony. Nie widzą skoków, nie rzucą kołem ratunkowym. Czasem wystarcza ich nadbrzeżna. Wspaniała młodzież, wspaniała. To czuliśmy się, że zazdrościmy, że my tu teraz w tej szkole się nie możemy uczyć. Kto wie, czy siebie zapiszemy, bo jest wspaniała młodzież. I ta reakcja młodzieży jest niezwykła. No i też piszą, to jest właśnie wspaniałe. To dbajcie, wyciągajcie te historyczne, starodawne języki, żeby one żyły. Gwarun, przeczytam wam swój wiersz. Nie zaniecham. Nie zaniecham ja cię, gwaro. Choćby mnie urzekła, inksomowa, z inksom treścią, bobek ci się zrzekła. Poezja jest moim światłem i tlenem, najbliższy sercem, a nasz tatrzański las Edenem. I gwara to jest tak samo język gór, język naszej ziemi, w której żyjemy. Język polski jest piękny i czysty, ale gwara jest jeszcze głębsza, korzenie naszego życia. I też w grobach pradziadkowie by się przewracali, zemę góralską spuściznę do cna poniechali. Na festiwalach poezji. Chyba najbardziej interesujące są te miejsca poboczne, nie centralne, to znaczy nie spotkania oficjalne, nie jakieś gale, tylko rozmowy na przykład na rynku w Bielsku-Białej. Okazuje się, że tutaj ludzie zaczynają się języki poetom rozwiązywać i to nie tak poetycko, ale bardzo szczerze zaczynają mówić o tym na przykład, jak to jest, wczoraj żeśmy mieli taką rozmowę z Julkiem Wątrobą, rozpoznać, że jego wiersz, nasz wiersz jest dobry albo kolegi wiersz jest dobry. I okazuje się, że często w tych rozmowach naszych pojawia się słowo szczerość. Okazuje się, że jednak poezja jest jakąś kreacją, a w kuluarach wszystkich festiwali poetyckich wychodzi z nas jakaś prawda o poecie, o piszącym wiersze, jak mawiał ksiądz Twardowski, bo ja przy tym zostaję. To był chrzest, za który nikt nie musi osądzać, wskazywać. Na afgańskiej ziemi chłopcy rodzą się z wyrokiem. Kilka lat w odległych górach, bunkrach,
Z kolei wśród gości w Bielskim Technikum Mechanicznym znalazł się m.in. absolwent tej szkoły, bielski poeta Piotr Zemanek. No właśnie dlatego, że jestem inżynierem, dlatego właśnie piszę wiersze. To jest oczywiste. Dlaczego wszyscy tutaj nie piszą wierszy? Bo dopiero do tego dojrzewają. Ale myślę, że to tam zawsze jedna taka osoba w klasie się znajdzie. Kiedyś wstanę lewą nogą. Wtedy już tylko zlew, wylew i odprawa. Dlaczego więc tutaj Festiwal Poezji zawitał w technikum? No myślę, że szkoła jest duża, z dużym potencjałem i wśród tak wielkiej grupy uczniów znajdą się też takie osoby, które tutaj i uprawiają gdzieś tam, prawda, w takim domowych pieleszach poezję. No i myślę, że są otwarci na troszeczkę przynajmniej na odbiór tej sztuki. Róża i moja żona. Róża się cieszy, gdy motyl wraca do niej co rano, a moja żona się wścieka, kiedy robię to samo. Józef Baran jest również autorem piosenek. Znane zespoły śpiewają słowa Józefa Barana. Piosenek jest około 30, ale myślę, że więcej. W Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie z Józefem Baranem. Potem wspomniana sesja literacka. W 1918 roku na wieczory autorskie jechało się z drugiego końca Polski. Panienki mdlały na występach Kazia Wierzyńskiego, piękny był i mądry. My sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ja mówiłam o takich zjawiskach istotnych bardzo, no bo ja myślę, że powitanie niepodległości w roku 1918 to jest ważny moment i jednak ci nasi skamandryci to jest plejada klasyków, od których się nigdy nie uwolnimy. Każde dziecko polskie zna lokomotywę, którą napisał Tuwim. No choćby dlatego, że oni są ciągle obecni. Kubiszówka gości Festiwal Poezji Słowiańskiej nie po raz pierwszy. Współorganizujemy bielską część Festiwalu Poezji Słowiańskiej wspólnie z panem Ryszardem Grajkiem. Przyszedł czas, co uwolnił mnie od słów i spojrzeń. Taki czas snuje się, jakby nie miał nic do zrobienia. Gdy przenoszą przez uliczny styks maleńką trumienkę, wstrzymany jest ruch i oddech. Wracający do mnie tylko już nie zniknę, ugraźdzący, a słuch dopiero stoją przez strach. Zostałam zaproszona na festiwal poetycki. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tu być, ponieważ spotykam tu wiele osób, które znam jakby i z realu, i z Facebooka. I tutaj mamy okazję się spotkać i wymienić się własnymi doświadczeniami. Dzisiaj prezentowaliśmy piosenki z dwóch płyt, które udało się wydać Kubiszówce. Pierwsza, Bliskość oddaleń, to wiersze Renaty Morawskiej, Julka Wątroby oraz Jana Pichety, zaśpiewane przez grupę artystów, instruktorów i wychowanków naszego Domu Kultury. A drugi projekt to płyta Alos jak los do tekstów Aleksego Wróbla, poety emigracyjnego z jego autorskimi, z autorską muzyką.